Cześć, mam na imię Paweł, a to jest Shutterminiac. Barwa, nasycenie, luminancja i skala szarości. Czwarta zakładka Camera Raw służy do edycji kolorów w naszych zdjęciach. Ja wam może pokażę tylko takie podstawowe rzeczy, jakie można tutaj zrobić. Nie będziemy się skupiać na jakichś takich bardziej zaawansowanych rzeczach, bo ten cykl poradników akurat jest dla początkujących. Co mamy tutaj w tej zakładce? Mamy takie trzy podstawowe zakładki. Jest to barwa, nasycenie i luminancja. Każda służy do czegoś innego. Zaczniemy od barwy. Mamy tutaj kilka suwaków różnokolorowych. One odpowiadają pełnej palecie barw. Zaczynają się na czerwonych i kończą się na czerwonych. Jeśli zaczniemy ruszać tymi suwakami, będziemy zmieniali nasze barwy. Możemy sprawić, że czerwienie będą przesunięte do pomarańczy na przykład. Jak widzimy tutaj na zdjęciu, one nam się zmieniają. Na przykład możemy pomarańcze zamienić na żółcie. Żółcie na zielenie i tak dalej. Zielone na morski, morski na niebieski, niebieski na fioletowy. Fioletowy na karmazynowy i karmazynowy na czerwony. Co to nam daje? Na przykład możemy zmieniać jakieś barwy w naszych zdjęciach. Coś, powiedzmy, ma kolor, który nas nie satysfakcjonuje, na przykład w zakresie pomarańczy. Możemy sprawić, że on będzie troszeczkę bardziej czerwony lub troszeczkę bardziej żółty. Ja wam może później pokażę to na normalnym zdjęciu, jak to działa. Przejdźmy do nasycenia. To jest bardzo prosta zakładka. Nasycenie poszczególnych kolorów, na przykład żółte. Od kompletnego braku, no prawie powiedzmy, do 100% nasycenia. Właściwie to 100% to jest 100% więcej, bo jak widzimy, one są, te suwaki są na zero. Także możemy tutaj sobie regulować nasycenie poszczególnych barw. Jest to bardzo przydatne, ponieważ możemy to selektywnie zwiększać nasycenie barw na naszych zdjęciach. Luminancja. Jest to po prostu jasność. Możemy sprawić, że poszczególne kolory będą jaśniejsze lub ciemniejsze. Na przykład czerwone możemy rozjaśnić lub ściemnić. Ja wam pokażę może jeszcze coś. Będziemy na morskie i ściemnimy je. Z tym, że ja powiększę tutaj do 100%. I pokażę wam, że jeśli przyciemniamy kolory, można troszeczkę więcej wezmę, to niestety wychodzi dosyć duży szum. Przy rozjaśnianiu tego nie ma, przy ściemnianiu jest. Należy naprawdę o tym pamiętać. Oczywiście wiemy już, jak działa zakładka poprzednia, więc wiemy, jak zredukować szum. Bierzemy delikatnie szum kolorowy, iluminacja i szum zniknął. W porządku. Może sobie tutaj to na razie wyzerujemy. Zrobiliśmy barwę, nasycenie i iluminację. Została jeszcze skala szarości. Nie jest to może najlepszy sposób na robienie czarno-białych zdjęć, natomiast przydaje się na tak, jeśli potrzebujemy naprawdę na szybko zrobić jakieś zdjęcie lub sprawdzić, jak będzie wyglądało w odcieniach szarości, to możemy to zrobić na tej zakładce, klikając tutaj konwertuj na skalę szarości. Mamy albo automatyczny wybór, albo domyślny. Domyślnie wszystkie suwaki są na zero. Automatyczny to Camera Raw dostosowuje nam jakieś tam ustawienia, które mu się wydają prawidłowe dla większości obrazów. Jak już wspomniałem, nie jest to najlepszy sposób na czarno-białe zdjęcia, niemniej możemy tutaj sobie szybko zobaczyć, czy warto na przykład konwertować zdjęcie do odcieni szarości w jakiś bardziej skomplikowany sposób. Ja wam może pokażę najpierw tutaj zabawy z kolorami. Jest takie zdjęcie, może ono nie jest najlepsze, ale dobre jest pod tym względem, że posiada szereg kolorów. Zaczniemy od nasycenia. Zwiększymy nasycenie niebieskiego. I tu jak widzimy, no chciałbym, żeby to niebo było niebieskie. Niestety to niebo jest słabo niebieskie, ono jest bardziej fioletowe. Ale możemy sobie z tym poradzić, wracając na barwę. Kolory fioletowe możemy przekształcić na kolory niebieskie. Dzięki czemu uzyskaliśmy ładny niebieski kolor nieba. On może nie jest jeszcze najlepszy, trzeba by było go przyciemnić, dlatego przechodzimy do luminancji i przyciemniamy niebieski kolor. Może jeszcze sobie podniesiemy troszeczkę nasycenie żółci i pomarańczy. Może nawet delikatnie czerwieniami. Przejdziemy jeszcze do pierwszej zakładki i trochę ocieplimy to zdjęcie. Damy mu troszeczkę przejrzystości, ogólnego nasycenia, może ciut kontrastu damy. Jak widzimy, nasze zdjęcie nabrało całkiem ciekawych kolorów. Możemy jeszcze tutaj sobie teraz poprawić te kolory. Może jeszcze przyciemnię trochę. Fiolety też można przyciemnić. I tak jak już wspomniałem wcześniej, szum. Szumy niestety przy ściemnianiu kolorów wychodzą, natomiast nie są to jakieś tak duże, żebyśmy nie mogli sobie z nimi poradzić.
tak mniej więcej na szybko wygląda poprawienie kolorów w tej zakładce. Teraz pokażę Wam może, na czym polega konwersja szybka na czarno-białe zdjęcie. Na przykład mamy jakieś takie zdjęcie i chcemy sprawdzić, jak ono będzie wyglądać jako czarno-białe. Klikamy sobie tutaj konwertuj na skalę szarości. Jakoś tam ono wygląda. Możemy sobie tutaj pobawić tymi suwakami. Możemy przyciemnić pomarańczowe, czerwone. To dosyć dużo daje właśnie ściemnienie tych dwóch składowych kolorów na zdjęciach czarno-białych. Żółcie to właściwie większość odcieni, które są na zdjęciach, jak widzimy. Regulując kolorami żółtymi możemy albo bardzo mocno rozjaśnić zdjęcie, albo bardzo mocno ściemnić. Niebieskie akurat, ten jest dobry do przyciemniania nieba. Tutaj nieba nie ma. Jak widzimy, już więcej kolorów raczej tutaj nie zdziałamy. Może jeszcze zielonymi tutaj te jakieś liście, ale no powiedzmy, możemy jeszcze tutaj przejrzystość, trochę kontrastu i już jakieś takie jakoś w miarę ciekawie to zdjęcie wygląda. Może spróbujemy tutaj. To zdjęcie jest akurat jeszcze mniej ciekawe chyba niż poprzednie, ale nie szkodzi. Mamy tutaj ładny kawałek nieba, więc mogę Wam pokazać, jak możemy niebieskim kolorem sobie przyciemniać niebo. No i mniej więcej w szybki sposób możemy zobaczyć, jak będą zdjęcia wyglądały. Ja nie polecam tej metody do konwertowania kolorowych zdjęć na czarno-białe, dlatego że są o wiele lepsze sposoby. Jeśli będziecie śledzić dalej moje tutoriale, to z pewnością dowiecie się i nauczycie się, w jaki sposób konwertować zdjęcia kolorowe na czarno-białe. Mam nadzieję, że to nie było zbyt skomplikowane. Zapraszam na moje kolejne tutoriale. Cześć!